Rolnicze blokady. My nie zejdziemy z tego ronda, dopóki nie przyjedzie premier. Gospodarze domagają się embarga na produkty rolne z Ukrainy. Nie chcemy Zielonego Ładu, nie chcemy importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. 6-miesięczny Brian pod opieką lekarzy w Grudziądzu. Stan dziecka jest stabilny, ale musi jeszcze przebywać w szpitalu. Julia W. spowodowała u niego obrażenia ciała na obu policzkach i podbrzuszu. Pierwsze dziecko pary przebywa w rodzinie zastępczej. Na życiowym zakręcie. Myślał pan, żeby iść do noclegowni? Ja mam tutaj fajną noclegownię. Pierwsza od czasów pandemii akcja liczenia osób bezdomnych. Większość osób bezdomnych to stali nasi, w cudzysłowie, znajomi, dlatego że odwiedzamy ich od kilku lat. Główne wydanie zbliżeń, Agata Hełka Wnuk. Witam państwa i zapraszam. Rolnicze ciągniki znowu na drogach regionu. Gospodarze blokowali dzisiaj między innymi drogę krajową nr 15 i wjazd na autostradę A1 w Tłużnie. W Warszawie zorganizowano spotkanie rolników z premierem. Jak twierdzą protestujący z regionu, nie zostali na nie zaproszeni. Oczekują od rządu wprowadzenia embarga na sprowadzane z Ukrainy produkty rolne. To kolejny protest kujawsko-pomorskich rolników. W czwartek i w piątek rolnicy będą blokować m.in. drogę krajową nr 15 w Tłużnie, a także wjazd na autostradę A1. Na utrudnienia kierowcy natrafią także m.in. na Rondzie Solidarności, na drodze krajowej nr 15, a także na skrzyżowaniach w Gronowie, Rogówku i Grębocinie. Jak mówią rolnicy, protesty są kontynuowane, bo wciąż brakuje konkretnych odpowiedzi ze strony rządu. Tu nie chodzi nawet o cenę. Zdaniem rolników w Polsce jest nawet 9 milionów ton nadwyżki zboża. Zaczyna się po prostu robić tak, że chcielibyśmy sprzedać 50 ton, to możemy sprzedać 20 ton. No, wszystkie firmy lokalnie tutaj są zapchane. Stąd postulat o zamknięciu granicy z Ukrainą. Nie chcemy Zielonego Ładu, nie chcemy importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy i nie chcemy jakichkolwiek utrudnień i zakazów w hodowli zwierząt. Rolników w proteście wspierają myśliwi. Mam nadzieję, że zostaniemy wysłuchani, ponieważ obecne łowiectwo naprawdę zmierza w złym kierunku. To nie jest to, co było kiedyś. Teraz jakieś organizacje, które istnieją rok, dwa, trzy, próbują narzucić tutaj swoją wolę, aby to wszystko ograniczyć. Protestujący chcą, by na Kujawy i Pomorze przyjechał premier i zapowiadają, że blokady dróg będą trwać do skutku. My nie zejdziemy z tego ronda, dopóki nie przyjedzie premier. Nie żaden Kołodziejczak, nie żaden minister Siekierski. Tu ma przyjechać premier. A jeżeli premier tu nie przyjedzie, to ma przyjechać prezydent, bo my przyprowadzimy tu taki ciężki sprzęt, że my nie wyjedziemy stąd. A jak trzeba będzie, to wjedziemy na autostradę. Premier spotkał się z przedstawicielami rolników w Centrum Dialogu w Warszawie. Według informacji protestujących w szczycie nie uczestniczyli rolnicy z regionu. Zgodnie z ubiegłotygodniowymi zapowiedziami w najbliższych dniach powinno odbyć się spotkanie wojewody kujawsko-pomorskiego z rolnikami, którzy mają tworzyć zespół doradczy. Monika Buzalska, TVP 3 Bydgoszcz. Należy odejść od przymusowego egzekwowania zapisów Zielonego Ładu, powiedział po spotkaniu z rolnikami premier Donald Tusk. Zapowiedział też m.in. działanie na rzecz objęcia embargiem płodów rolnych z Białorusi i Rosji. Tymczasem czwartek to ostatni dzień przyjmowania wniosków o dopłaty do kukurydzy. Mogą je składać producenci poszkodowani w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dłużej będą czynne biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w regionie. Tomasz Zakrzewski z Łążynka jest jednym z wielu rolników w regionie, dla których ubiegły rok był bardzo trudny. Bardzo wygórowane są koszty produkcji, natomiast nasze płody niestety bardzo spadły. Wojna za naszą wschodnią granicą zachwiała rynkami rolnymi na świecie. Na własnej skórze odczuła to Anna Karpińska-Zobrowa. Porównując rok ubiegły, gdzie sprzedawaliśmy kukurydzę po 960 zł, w tym roku sprzedaliśmy ją za 420. To jest bardzo dużo. Jakieś dopłaty by tak nam się przydały, bo nawozy drogie, uprawy wszystko drogie, tak żeby jakoś nam się troszkę zrekompensowało. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Urzędnicy spodziewają się ponad 20 tysięcy wniosków. Wsparcie jest to w naszym województwie 500 zł od hektara uprawy kukurydzy z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę. Jeżeli chodzi o kwotę, może ulec zmianie, jeżeli na
szczeblu krajowym przekroczymy poziom miliarda złotych, który jest limitem na te dopłaty. Nie tylko niższa cena skupu wpłynęła na kondycję rolnictwa, ale także susza i co za tym idzie, dużo mniejsze zbiory. Prowadzę produkcję zwierzęcą, bydło i w trawy, lucerny, to był obraz nędzy i rozpaczy. W porównaniu z wyliczeniem tego, co było wyliczone, to dużo by większe straty. Rolnicy, którzy z powodu suszy lub innych zjawisk atmosferycznych ponieśli straty powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, też mogą ubiegać się o wsparcie. Wnioski można składać do 15 marca. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. I kolejne tematy. Nie zmienia się stan zdrowia 6-miesięcznego Briana, który w poniedziałek ze śladami pobicia trafił do grudziąckiego szpitala. Przypomnijmy, 18-letnia matka Julia W. usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem. 20-letni ojciec dziecka po przesłuchaniu w roli świadka został zwolniony. Jak informuje prokuratura, to drugie dziecko tej pary. Wcześniej ich syn, 2-letni Alan, trafił pod opiekę rodziny zastępczej. O szczegółach Błażej Karczmarczyk. Stan chłopca nie poprawia się, ale jest stabilny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Od poniedziałku, a więc od dnia, kiedy 6-miesięczny chłopiec został przewieziony karetką do grudziąckiej lecznicy, wykonywane są badania, które wskazują na to, że obrażenia są nie tylko powierzchowne, ale także wewnętrzne. Niemowlę 6-miesięczne zostało przywiezione do nas na SORI, przyjęte do naszego oddziału około godziny 14. Lekarz dyżurny na podstawie objawów badania przedmiotowego zasugerował, że może to być zespół dziecka maltretowanego. O obrażeniach wskazujących na pobicie lekarze poinformowali policjantów, a ci po przeprowadzeniu wywiadu z lekarzami i z rodzicami zdecydowali o zatrzymaniu 20-latka i 18-latki, a więc rodziców 6-miesięcznego chłopca. We wtorek 18-latka usłyszała zarzut znęcania się nad dzieckiem, za co grozi jej nawet 8 lat więzienia. To znęcanie się miało polegać na tym, że Julia W. krzyczała na to dziecko bez powodu. Znieważała go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, naruszała jego nietykalność cielesną poprzez szarpanie za ciało i ubranie, zaniedbywała go w zakresie higieny, jak również w zakresie odżywiania, karmienia i wreszcie spowodowała u niego obrażenia ciała na obu policzkach i podbrzuszu. Kobieta będzie odpowiadała z wolnej stopy, natomiast zastosowano wobec niej środki wolnościowe w postaci dozoru policyjnego i zakazu zbliżania się do dziecka. Jak informują lekarze, chłopiec przynajmniej najbliższy tydzień spędzi w grudziąckim szpitalu, a kto będzie opiekował się nim później, o tym zdecyduje sąd. Grudziądz, Błażej Karczmarczyk. W nocy w całej Polsce przeprowadzone zostało liczenie osób w kryzysie bezdomności. Badanie odbywa się zwykle co 2 lata, jednak od 2019 roku nie było realizowane ze względu na pandemię COVID-19 i na związany z wojną w Ukrainie masowy przyjazd uchodźców. 5 lat temu w regionie było 1557 osób, które mieszkały w schroniskach, koczowały na klatkach czy w pustostanach. W samochodzie na jednym z osiedlowych parkingów to od pół roku dom pana Janusza. A jak robi się w nocy bardzo zimno, to jak pan sobie radzi, panie Januszu? Ja mam ciepło. Z informacji przekazanych przez strażnika miejskiego wynika, że mężczyzna mieszkał z matką. Po jej śmierci ich mieszkanie zostało wykupione. Za niewielką kwotę, którą otrzymał, pan Janusz miał kupić samochód. To dom, nie środek transportu. Tu śpi, tu przygotowuje sobie jedzenie. Myślał pan, żeby iść do noclegowni? Ja mam tutaj fajną noclegownię. A jeśli chodzi o noclegownię, to można iść wykąpać się. Prysznic wiązł. Pan Janusz twierdzi, że jest samotnikiem. Towarzystwa dotrzymuje mu radio. Regularnie odwiedzają go strażnicy miejscy, by przypomnieć o pomocy, jaką może otrzymać, by sprawdzić, jak się czuje, by dopytać, czy czegoś nie potrzebuje. No to do następnego obchodu dzielnicowego. Osoby w kryzysie bezdomności wybierają nocleg na klatce schodowej, śmietnikowej wiacie czy w namiocie pod schodami lub w parku. Unikają pomocy instytucji. Powodów jest wiele. Najgorszą przyczyną jest spożywanie tego alkoholu. Mówimy o tej jadłodajni, o noclegowni. Nie chcą korzystać, bo minus jest taki za każdym razem, że no nie można tutaj pić, albo ich okradają, albo czują się jacyś tutaj niewygodnie.
Z badania przeprowadzonego w 2019 roku wynika, że w Bydgoszczy w schroniskach, noclegowniach, ale też w różnych pustostanach przebywało w sumie 320 osób. W czasie ostatniej akcji strażnicy miejsce odwiedzili 47 koczowisk, spotkali 29 osób, które wypytano m.in. o dane, powód bezdomności, źródła dochodu i miejsca przebywania. Większość osób bezdomnych to stali nasi, w cudzysłowie, znajomi, dlatego że odwiedzamy ich od kilku lat. Zazwyczaj przebywają oni, przynajmniej noce spędzają w tych samych miejscach. Pojawiły się jednak osoby nowe, bo oprócz sporządzanej przez nas mapy bezdomności, minionej nocy wykorzystywaliśmy także informacje przekazane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oprócz strażników miejskich w akcji wzięli udział policjanci, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, placówek noclegowych, organizacji pozarządowych i wolontariusze. Specjaliści podkreślają jednak, że zebrane dane nie oddają w pełni problemu bezdomności w kraju. Podczas akcji liczenia tych osób zawsze w miejscach niemieszkalnych jest dużo mniej niż tak naprawdę w rzeczywistości tych osób tam przebywa. To nawet wczoraj mieliśmy takie sytuacje, że widać po prostu świeże ślady przebywania, ale tych osób nie ma w momencie liczenia. One też wiedzą o tych akcjach, nie wszystkie chcą się ujawniać. Część tych osób ma jakieś zatargi z prawem, więc może być tak, że ukrywa się na przykład troszkę przed policją. W badaniu z 2019 roku zdiagnozowano 30 330 osób w kryzysie bezdomności, z czego ponad 83% stanowili mężczyźni. W stosunku do badania z 2017 roku zanotowano spadek bezdomności o 9%. Dane z tego roku dostępne będą pod koniec marca. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Znak historii. Zaskakujące znalezisko w Nakle. Dzień jak nie codzień. Dodatkowa kartka w kalendarzu. Komitety wyborcze zbierają podpisy pod listami kandydatów w wyborach samorządowych. O rejestracji komitetu poinformowali przedstawiciele bydgoskiej prawicy. W ciągu 10 dni kandydaci do Rady Miasta z Komitetu Wyborczego Wyborców Bydgoska Prawica zebrali 10 tysięcy podpisów. W czwartkowe popołudnie listy zostały oficjalnie zarejestrowane. Jesteśmy tutaj po 10 dniach zbierania podpisów na targowiskach, na ulicach naszych miast i chcemy powiedzieć jedno, że jest w nas jeszcze więcej determinacji, jeszcze więcej entuzjazmu do tego, by walczyć o dobre zmiany w Bydgoszczy. Podczas konferencji prasowej przed Urzędem Wojewódzkim kandydat bydgoskiej prawicy na prezydenta Bydgoszczy przedstawił plany komitetu na najbliższe dni kampanii. To m.in. spotkanie programowe dotyczące wzmocnienia przedsiębiorczości w mieście. W Toruniu Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swojego kandydata na prezydenta miasta. Został nim obecny zastępca Michała Zaleskiego, Adrian Mul. Kandydat w swoim programie wyborczym chce skupić się m.in. na oświacie, ale także wspieraniu rodzin poprzez bon żłobkowy oraz pomocy seniorom. Nowość, nowe świadczenie, bon senioralny 300 zł dla każdego seniora rocznie. Tak naprawdę na cokolwiek ten senior będzie chciał przeznaczyć te środki. Podczas konferencji zaprezentowani zostali także kandydaci do Rady Miasta oraz Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zróbmy to lepiej to hasło Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Ruchów Miejskich. Podczas spotkania z mediami zaprezentowano kandydatów na radnych Torunia. Naszym programem jest przede wszystkim to, żeby Toruń miastem był wygodnym do życia. Żeby poprawić i usprawnić komunikację publiczną, żeby seniorzy byli zaopiekowani w swoich osiedlach, żeby mieć takie podstawowe rzeczy jak nocną i świąteczną opiekę stomatologiczną, prawda, za darmo. Kandydaci zapowiadają, że chcą zmienić sposób zarządzania miastem. Koalicja Ruchów Miejskich do 10 marca planuje przedstawić też swojego kandydata na prezydenta Torunia. Budowa nowych mieszkań dla studentów to jeden z punktów programu Nowej Lewicy we Włocławku. Ma to być droga do podniesienia rangi miasta jako ośrodka akademickiego. Chcemy wspierać jako miasto utworzenie czy rozwój Akademii Włocławskiej, której efektem tego rozwoju będzie utworzenie we Włocławku Politechniki Włocławskiej. Lewica proponuje również zmiany w komunikacji miejskiej. Politycy chcą również, by w każdej szkole była bezpłatna pomoc psychologiczna i stomatologiczna.
Były wieloletni dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego Marek Nowak, kandydatem na prezydenta Grudziądza. Oto stanowisko powalczy z ramienia komitetu Nowa Droga Czas Grudziądza. Podczas konferencji prasowej zaprezentowano także kandydatów komitetu do Rady Miasta. Państwo, wyborcy, mieszkańcy macie do wyboru naszą paletę, która po prostu jest zdeterminowana, chcąca wygrać wybory, zmienić to miasto i wam ulżyć w niektórych problemach, chociażby zdrowotnych. Wśród kandydatów komitetu są m.in. przedsiębiorcy, prawnicy, społecznicy i historycy. W Kujawsko-Pomorskim trwa nabór do szkół i przedszkoli. W Bydgoszczy można już zapisywać dzieci do klas pierwszych, a rekrutacja dla trzylatków rozpocznie się w drugiej połowie marca. W najbliższych dniach nabory rozpoczną się także m.in. w Toruniu i we Włocławku. 50 wolnych miejsc dla trzylatków. Miejskie przedszkole numer 5 w Toruniu przygotowuje się do zbliżającego się naboru. Czekamy na poniedziałek, gdzie rodzice będą wypisywać wnioski i do nas kierować. A można to zrobić na 3 sposoby. Może rodzic ten wniosek wypełnić elektronicznie, wydrukuje go, podpisze i należy go zanieść do pierwszego wyboru przedszkola. Może również wypełnić elektronicznie, podpisać przez profil zaufany. Lub wypełnić dokument w wersji papierowej. Prezydent Torunia zapewnia, że miejsc w publicznych przedszkolach nie zabraknie. Mamy przygotowane dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 1448 dokładnie miejsc. No i bardziej smutna informacja to ta, że dzieci urodzonych w roczniku, z którego mogłyby się zgłosić dzieci, jest mniej, bo jest 1369. W Toruniu rekrutacja do szkół i przedszkoli potrwa do 15 marca. Wyjątkiem jest nabór do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych, który kończy się 8 marca. Lista zakwalifikowanych dzieci zostanie podana 9 kwietnia. Z kolei we Włocławku nabór do przedszkoli rozpocznie się 11 marca. Przygotowaliśmy, proszę Państwa, dla dzieci 2180 miejsc w przedszkolach i 95 miejsc w zerówkach. 8 kwietnia będą dostępne listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli. Potem specjalnie powołana komisja dokona weryfikacji tych wszystkich wniosków. Rekrutacja do szkół podstawowych rozpocznie się 6 maja. W Bydgoszczy wnioski o przyjęcie do przedszkoli będą przyjmowane od 18 marca. Rekrutacja do szkół podstawowych rozpoczęła się 26 lutego. Listy przyjętych kandydatów zostaną opublikowane 10 kwietnia. Do Wielkanocy został nieco ponad miesiąc, a wolontariusze Fundacji Chcę Pomagam już namawiają do dzielenia się świątecznym posiłkiem. Finał akcji Ciepło Serca w Słoiku odbędzie się w wielkanocny poniedziałek. Na świąteczne specjały będzie czekała jadłodzielnia Wspólna Spiżarnia. Sztab Fundacji Chcę Pomagam zachęca także do wzięcia udziału w zbiórce darów. Jadłodzielnia Wspólna Spiżarnia przy ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy. To miejsce odwiedza nawet 60 osób dziennie. Otrzymują ciepły posiłek i dobre słowo. Wolontariusze działają na co dzień i od święta. Fundacja Chcę Pomagam po raz 17 przygotowuje akcję Ciepło Serca w Słoiku. W pierwszy dzień Wielkanocy będzie można podzielić się z osobami potrzebującymi daniami prosto ze stołu. Zawsze zachęcam, żebyśmy przy pomaganiu kierowali się taką zasadą, że jak chcemy się podzielić, to jeżeli my to zjemy z apetytą, to osoba potrzebująca na pewno zje, więc możemy przynieść kawałek mazurka, sernika, może to być biała zagrzana. Wolontariusze będą pomagali także podopiecznym domów dziecka, seniorom, osobom ubogim i bezdomnym. Potrzebna jest żywność z długim terminem przydatności do spożycia, a także środki higieniczne. Pomóc można na wiele sposobów. Dla domów dziecka zbieramy zabawki, przy czym bardzo prosimy, żeby były one nowe. Zbieramy różne misie pluszowe, gry, zbieramy również środki higieniczne i oczywiście słodycze. Dary będzie można przekazywać do 25 marca. Szczegóły dotyczące punktów zbiórek i finału akcji Ciepło Serca w Słoiku będą dostępne na stronie internetowej fundacji. Sztandar Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego z 1932 roku odnaleziono podczas remontu w Nakle nad Notecią. Trafił do Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Placówka chce pozyskać pieniądze z ministerstwa na jego renowację. Prosi także o wsparcie mieszkańców. Ci będą mogli zobaczyć nowy nabytek muzeum w połowie marca.
85 lat w ukryciu. Sztandar prawdopodobnie schowano przed Niemcami tuż przed wybuchem II wojny światowej. Na rewersie zachował się wizerunek Matki Boskiej. Próby czasu nie przetrwał napis „Pod twoją obronę uciekamy się”. Na awersie znalazł się orzeł w koronie. Tu również można odczytać zniszczony napis „Towarzystwo uczestników Powstania Wielkopolskiego”. Taki smaczek awersu to zachowana odznaka miecze halerowskie. Przypuszczam, że gdzieś tam pod koniec lat 30. towarzystwo zostało tą odznaką uhonorowane i no, ona znalazła się na sztandarze. Zobaczymy w trakcie konserwacji, czy jest to odznaka z nabitym numerem, czy też nie. Na sztandarze znajduje się również data jego ufundowania, 1932 rok. 1 stycznia 1933 roku, w 14. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Nakle, sztandar został poświęcony. Towarzystwo Uczestników Powstania Wielkopolskiego działało od 1920 roku. W 1922 doszło do rozłamu. Co ciekawe, to odłączone towarzystwo zabrało ze sobą sztandar i pamiątki, które prawdopodobnie musiały wrócić do tego starszego, pierwszego towarzystwa, a towarzystwo pod wodzą Franciszka Wiki ufundowało, czy zdobyło środki na ufundowanie nowego sztandaru. Sztandar został znaleziony pod podłogą budynku gospodarczego. Muzealnicy chcą zajrzeć do archiwów, by odszukać pierwotnego właściciela budynku i tym samym odkryć, kto mógł schować tak ważną pamiątkę. Sztandar zostanie zaprezentowany publicznie 14 marca podczas wykładu w Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Teraz czas na sport. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Runda wiosenna piłkarskiej drugiej ligi dla Olimpii Grudziądz będzie stała pod znakiem walki o utrzymanie. W pierwszej kolejce po wznowieniu rozgrywek drużyna zremisowała z rezerwami Lecha Poznań. Teraz przed nią trudniejsze zadanie. Do Grudziądza przyjeżdża lider rozgrywek Kotwica Kołobrzeg. No na pewno będzie to fajne przeżycie. Gdzieś tam dla kibiców jest to ważny mecz, dla nas jest to ważny mecz, no bo gramy o utrzymanie. Myślę, że zespół jest dobrze przygotowany, fajnie przepracowaliśmy ten tydzień. Ostatni mecz napawa optymizmem, szkoda trochę niewykorzystanych sytuacji, tego co mieliśmy w Poznaniu. Cała organizacja gry wyglądała na dobrym poziomie i liczę, że powtórzymy ten sam, oczywiście wynik, żeby był lepszy, ale tą samą grę, żeby była taka sama w sobotę. A więcej o sporcie w serwisie o 21.45. Artur Onacki, dziękujemy bardzo. Mają po kilkadziesiąt lat, ale urodziny obchodzili tylko kilkanaście razy w roku. Osoby urodzone 29 lutego mogą czuć się wyjątkowo młodo. Tylko raz na 4 lata kalendarz przypomina im, że czas ucieka. Dziś dodatkowy, bonusowy dzień w roku. To dobra okazja, by rozpocząć odkładane od dawna plany czy postanowienia. To też dobry czas, by na świecie powitać nowych mieszkańców. Szczęście uśmiechnęło się do Katarzyny Dworskiej w środku nocy. Ma na imię Mikołaj i nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że jest wyjątkowe. Chłopiec przyszedł na świat 29 lutego w szpitalu MSWiA w Bydgoszczy. Mieliśmy nawet na USG tą datę wydrukowaną, więc ona gdzieś przez myśl przechodziła. No i tak Mikołaj wybrał, że tak, równo o północy dał o sobie znać, że chce przyjść na świat. Mama chłopca zapewnia, że świętować i tak będą co roku, a co 4 lata wyjątkowo hucznie. Taką zasadę wyznaje też harcmistrz Dorota Sucharska. Swoje urodziny obchodzi niezależnie od tego, ile dni ma luty. Jednak przyznaje, że w latach przestępnych odczuwa to święto inaczej. Czuję się bardzo wyjątkowo. Dla mnie jest to magiczna data, która przez całe życie sprawia mi wiele frajdy, radości, niespodziewanych takich gestów przyjaźni, sympatii. Jest to coś wyjątkowego dla mnie. 29 lutego w ubiegłych latach urodziło się w Bydgoszczy 199 osób. W tym roku grono wybrańców nieco się powiększyło. Myślę, że bardziej datami zajmują się astrolodzy jak ginekolodzy. I dla pacjentek najistotniejszą rzeczą jest dobry stan i dziecka, i matki. Ta data poza astrologami interesuje też astronomów. Rok przestępny zrównuje rok kalendarzowy z faktyczną długością pełnego obiegu Ziemi wokół Słońca, który trwa 365 dni i niecałe 6 godzin. Gdybyśmy sobie tak odmierzali po prostu 365 dni każdego roku, no to nasz kalendarz zacząłby się śpieszyć. No i cały problem z tym dodatkowym dniem dodawanym w latach przestępnych polega właśnie na tym, żeby tą różnicę wyrównać. Bydgoszcz, Marcelina Bociek. Wszystkim urodzonym 29 lutego składamy najlepsze życzenia. A teraz pogoda i Dagmara Moranowska.
Dzień dobry. Ja mam dla Państwa same dobre informacje. Już jutro powitamy meteorologiczną wiosnę, a wraz z nią na termometrach w naszym regionie nawet 14-15 stopni. Co prawda tej nocy musimy uważać na dość silne mgły i zamglenia, które będą ograniczały widoczność. Natomiast one zaczną ustępować około godziny 9-10 rano. No i po ustąpieniu tych porannych mgieł jutro w regionie czeka nas przepiękny, słoneczny i ciepły dzień, bo tak jak wspomniałam, temperatura wzrośnie nawet do 14-15 stopni i według synoptyków tak wysokie wartości mają zostać z nami co najmniej do końca tygodnia. A na szczegóły prognozy pogody zapraszam Państwa już za moment. Do zobaczenia. I tymi dobrymi informacjami kończymy główne wydanie zbliżeń. Kolejny serwis o 21:30. Do zobaczenia.